Cześć i czołem, drodzy widzowie! W międzyczasie nagrywania wielkich i poważnych materiałów postanowiłem wam powiedzieć o czymś małym i przyjemnym. Od jednego z was, moi drodzy widzowie, dostałem paczkę z prezencikiem. W środku były książeczki z serii z żółtym tygrysem. Wszystkie na przedzie i na odwrocie mają charakterystyczny znak, który pamiętają wszystkie pokolenia żyjące w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, a także w latach 90. i wczesnych 2000. Na pewno każdy z was, drodzy fani i fanki, jakbyście poszli na strych, do piwnicy, do garażu i poszperali w pudłach z rzeczami rodziców czy starszego rodzeństwa, a czasem także swoimi własnymi, to znajdziecie tam te małe książeczki w kieszonkowym formacie. Dziś w paru słowach wam opowiem, skąd one się wzięły. Był rok 1957. Powoli zbliżaliśmy się ku odwilży, przejścia ze stalinizmu do realnego socjalizmu i było sobie wydawnictwo, które nazywało się wydawnictwem Ministerstwa Obrony Narodowej. Drukowało ono w dwóch celach. Po pierwsze, na potrzeby wojska regulaminy, instrukcje, książeczki propagandowe, ale także, po drugie, że tak byśmy dzisiaj powiedzieli, w celach komercyjnych, na rynek cywilny, przede wszystkim wszelkiej maści beletrystykę, jakieś opowiadania, inne tego typu historie, które miały przede wszystkim jeden cel. Przedstawić dokonania oręża polskiego w pozytywnym świetle. Oczywiście z szczególnym naciskiem na dokonania tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego. Pamiętajmy, że to były czasy głębokiego komunizmu, a cenzor każdy tomik przed wydrukowaniem musiał sprawdzić. Wtedy też narodziła się idea małych książeczek dla młodzieży, pisanych nie w taki nudny historyczny sposób, tylko niczym kryminały, niczym powieści przygodowe. Dlatego wzięto fakty historyczne, ładnie ubrano je w fabułę, a jednocześnie przy okazji, że tak powiem, fabularyzowania treści historycznej, a to czasem postaci historycznej wsadzili w usta kwestie, które nigdy nie powiedziała, albo coś przeinaczyli, a to trochę przesunęli akcenty, no i nagle wychodziła z tego taka mniej lub zgrabniej skonstruowana propaganda. Niektóre tomiki, jeśli chodzi o wciskanie kitu, to jest iście szydełkowo-koronkowa robota. Naprawdę propaganda jest tam wciśnięta w taki sposób, że sami się byście mogli złapać na tym, że czytacie gniota i nie wiecie o tym, że ktoś wam sprzedaje fałszywe, przeinaczone informacje. Inne zaś były pisane z finezją 2-kilogramowego młotka wyłamującego zęby. I od razu już od okładki, aż poprzez całą treść na tyle skończywszy, widać, że mamy do czynienia z chamską próbą wmówienia nam, że było inaczej niż było naprawdę. Wróćmy jednak do książeczek. Zaczęły się pojawiać w 1957 roku. Od jednego z was, którego tutaj teraz pozdrawiam, dostałem kilkanaście takich i ta w tym momencie jest dla mnie najciekawsza. Jest w trochę większym formacie niż późniejsze i została wydana w 1958 roku, czyli w drugim roku wydawania serii z żółtym tygrysem. Jak można zauważyć, napisał ją Anglik i do tego opowiada o walkach w birmańskiej dżungli. Otóż na początku istnienia tej serii przede wszystkim pisano o tym, co się działo w Afryce, w Azji, na Zachodzie, polskie siły zbrojne, lotnicy nad Anglią. Poruszano takie tematy, które nie były powszechne w PRL-owskiej Polsce, a które można było w miarę neutralnie przedstawić, mówiąc, że no przecież wszyscy walczyli o wolną Rzeczpospolitą i ją teraz mamy. Potem, w latach 60. ciężar przesunął się na kampanię wrześniową. Powstała cała seria książeczek o wrześniu 1939 roku, które mówiły, że ogółem żołnierz polski to był bohater, dzielnie bił się z faszystami, ale jego dowódcy to byli albo pijacy, albo barany, albo bigoci, albo tchórze, albo jakikolwiek inny przymiotnik, jaki tam sobie negatywny wstawicie. Czyli żołnierz super, dowództwo B. W latach 70. zaczęły się pojawiać książeczki sławiące chwałę Armii Czerwonej. Był to już jednak zjazd po równi pochyłej, gdyż cenzor, co ciekawe, najbardziej pisarzy piszących do serii Żółtego Tygrysa cisnął nie w latach 50. czy 60., ale w 70. i 80. w schyłkowym PRL-u. I wtedy właśnie w latach 80. pojawiło się najwięcej książeczek mówiących o, dziś na nich mówimy, żołnierze wyklęci bądź niezłomni, a wtedy bandyci, i książeczek o Gwardii Ludowej, o PPS-owcach, o komunistach, o Armii Czerwonej, jeszcze więcej Armii Czerwonej, Ludowym Wojsku Polskim i znowu o Armii Czerwonej i znowu o Armii Ludowej. W międzyczasie w latach 60. zmienił się też format książeczek. Na początku były trochę większe, potem zaś zaczęto je robić w takim troszkę mniejszym formacie, który można nazwać kieszonkowym. Dzięki temu książeczki były trochę wygodniejsze do zabierania w podróż.
I taki był ich główny cel. Młodzi chłopcy, żądni przygód, mieli kupić po taniości w kiosku, wrzucić w kieszeń i zabrać ze sobą do szkoły, na ryby, na wycieczkę, czytać w domu pod kołdrą z latarką i nasycać się, przesiąkać tymi historiami. A że były one w większości wypadków całkiem zgrabnie opisane, to młodzi ludzie to kupowali, to było coś fajnego. Tym bardziej, że wtedy książkę było równie ciężko dostać jak papier toaletowy, także chyba cieszono się ze wszystkiego, co było napisane na papierze. Wszystko jednak kiedyś musi się skończyć. W 1989 roku, kiedy PRL umierał, umarły także żółte tygrysy. Ostatni numer wyszedł w 1989 roku, a potem musiał czekać na wznowienie aż 25 lat. Ta popularna PRL-owska seria, jak już mówiłem, zachowała się na półkach, w pudłach tekturowych, w pawlaczach i na strychach i w innych tego typu miejscach, aż w końcu ktoś postanowił, że trzeba spróbować zrobić to jeszcze raz. No i 25 lat po publikacji ostatniego tomu, w 2014 roku Bellona, która ma prawa do serii, wydała znów nowy tom, pisany już oczywiście bez propagandowego zadęcia, ale wciąż starano się je pisać tym takim trochę fabularnym, kryminalnym językiem, opowiadający o obronie Poczty Polskiej, który gdzieś tu na półce też mam. Niestety, po wznowieniu wydano tylko 6 tomików, po czym okazało się, że współczesna młodzież, ogólnie, gremialnie rzecz ujmując, w dupie ma czytanie. Dlatego też się okazało, że są inne czasy, inne warunki. Dzisiaj lepiej by zadziałał, nie wiem, serial, kanał na YouTube, który by o tym opowiadał, albo coś tego typu, a małe kieszonkowe książeczki stały się reliktem przeszłości. Trochę ubolewam nad tym, bo niektóre były naprawdę bardzo fajnie napisane i przyjemnością dla mnie było, zależnie oczywiście od okresu, w którym wydano książeczkę, szukać między wierszami miejsc, w których autor próbował subtelnie, delikatnie wyślizgnąć się spod oka i ręki cenzora i przerzucić do nas pewne informacje, których cenzor w życiu by nie przepuścił. Nie jestem pewien, ale chyba wyszło ponad 650 tytułów w tej serii. Niektóre miały bardzo mały nakład, typu 10-20 tysięcy egzemplarzy, nie były wznawiane i są białymi krukami. Innych natrzepano po 250-300 tysięcy, więc najprawdopodobniej i wy, może nawet nieświadomie, macie jakiś w domu. Niektóre to są perełki, jak ta, którą wam pokazałem o walkach w Birmie, pisana przez Anglika i wydana w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w 1958 roku, ale mam do was prośbę. Nie wyrzucajcie ich i nie niszczcie. Zajrzyjcie do środka, jesteście już dużymi, inteligentnymi dziećmi, powinniście sobie poradzić z czytaniem między wierszami, gdzie jest prawda, gdzie jest kłamstwo. Mnie na przykład szukanie propagandy w nich, w tych lepiej napisanych, bardzo bawi. A nawet jeśli nie chcecie ich zachować i uważacie, że w waszej ocenie jest to mierny świadek historii, to przynajmniej jak będziecie się ich pozbywać, to nie palcie ich w piecu, tylko oddajcie je na makulaturę. To też jest symboliczne. Zostaną zmielone, zostanie na nich coś nowego wydrukowane i kto wie, może w drugim wcieleniu posłużą jakiemuś lepszemu celowi. To tyle. Dziękuję, żegnam się i wracam do kręcenia całej reszty. Cześć i czołem!